Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów.
Cześć, Kirk, sprawę mam. Czego potrzebujesz? Pepe prosił, żebym z tobą porozmawiał. A co? Ma moje pieniądze i wstydzi się oddać samemu? Powiedz mu, że nie gryzę. Jeszcze. Ile jest ci dłużny? Bardzo dużo. Dokładna kwota to tajemnica zawodowa. Nie wiedziałem, że lichwiarze mają jakąś etykę zawodową. Patrz, kurwa, niespodzianka. A ty co? Odpuść mu, co? Oddać jej, tylko potrzebuję trochę czasu. A co ja jestem? Instytucja charytatywna? Jak pożyczał, to wiedział, że ma oddać. Wiedział też, że będą procenty. Mam mu odpuścić, bo jest pizdą, która nie dotrzymuje zawartych umów? Nie. Masz mu odpuścić, bo ja cię o to proszę. Znasz mnie, jestem człowiekiem interesu. Powiedz mi, co ja będę z tego miał? Wiesz, Kirk, zapominasz chyba czasami, że ty jednak nie jesteś stąd. Wpadasz do Haywood na gościnne występy, ale mieszkasz przecież w Pacyfice. A to daleko. Co sugerujesz? Sugeruję, żebyś się dobrze zastanowił, zanim wyciągniesz rękę po kogoś z miejscowych. Może dogadamy się inaczej. Co to? Weź zobacz. No i? Fura z okładki. Na razie są tylko 4 takie w Night City. Jednego ma dyrektor regionalny Rayfielda. Drugiego burmistrz Rain. Trzeciego firma wynajmująca samochody. A czwartego? A czwartego niedługo będzie miał mój klient. Po tym, jak go dla mnie zwiniesz. Zrobię to, a ty i Pepe jesteście kwita, okej? No jasne. Wiesz, że ja dotrzymuję słowa. Układ jest prosty. Kradniesz dla mnie Rayfielda, a Pepe ma czyste konto. Tobie też odpalę działkę. Taki jestem miły. Mój człowiek Rick pracuje na parkingu w klubie Embers, gdzie stałym klientem jest facet, który jeździ Rayfieldem. Przyjeżdża w każdy piątek. Jak się pojawisz, to wyłączy kamery, podniesie patyk i droga wolna. Wchodzisz, zabierasz furę, wyjeżdżasz. Proste, nie? Jak miałbym to zrobić? Bo nie wydaje ci się, że wepchnę kawałek blachy pod listwa, potem zepnę na krótko i gotowe. Takie samochody mają zabezpieczenia. I to dobre. To cacko działa jak klucz, którego używają serwisanci Rayfielda. Otwiera zamki i obchodzi systemową weryfikację tożsamości. Klucz, który otwiera wszystkie Rayfieldy w mieście? Kirk, chyba nawet ty w to nie wierzysz. Magicy technologii w Kabuki nie takie rzeczy sprzedają spod lady. Trochę wiary, bracie. To co? Jesteśmy dogadani.
trochę mi się śpieszy. Trochę mi się śpieszy. Lepiej, żebyś dotrzymał słowa, Kirk. Spokojnie, Vi. Jeszcze się nad tym dorobisz. Zobaczysz. Jedź do Embers, Glenn. Rick będzie czekał na ciebie w garażu. Dogadacie się. Powodzenia. Będziemy w kontakcie. Robić niż gadać. Dostanie walki o pas. Jest najlepszy w swojej wadze. No, położył Hernandeza, położył Smitha. Kano go porobi. Zobaczycie. Japończyk w boksie. Kano ma najlepszą pracę nóg. I pierdolnięcie też konkretne. No i jak, Vi? Kirk da ci spokój i odpuści dług. Za to mnie wisisz zajebistą przysługę. Vi, ratujesz mi życie, dosłownie. Calle B, la calle juzga, la calle convida. Poznałem tego gościa w Meksyku. Służył w desancie Mintechu. Twardy skurwia? Raczej cwaniak. Dziwne, że w desancie, ale ja nie, super jest. Kumał się z tymi weteranami z czarnym. Nie wiem, może od kolumbijczyków. Korporacyjny chrom. No, zgadamy się. Złapani. No, słucham. Limonki nie widzę. I cytryn brakuje. Są na pewno.
Masz może papierosa? Nie mam. Co, słaba noc? Nawet nie mów. Jeszcze trochę i zabraknie mi na czynsz. Bo o czesnym dla dzieciaka to nawet nie myślę. Nie kojarzę cię, znamy się? Pytałam tylko, czy masz papierosa. Weteranowi. Forsa nie gra roli. Trzymaj. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Cybernetyczny Bóg pożera swoje dzieci. Odezwij się do ludzi w Santo Domingo. Nie będą gotowi. Tak, padre. Kogo ja widzę? Wi, Copelard. Nie wiedziałem, że jesteś w okolicy. Znowu w domu. Sebastian Ibarra. Nic się nie zmieniłeś. Nikt już chyba nie mówi do mnie po imieniu. Odzwyczaiłem się. Co u ciebie, padre? To samo. Heywood nigdy nic się nie zmienia. Opowiedz mi lepiej o sobie. Wróciłem z Atlanty parę tygodni temu. I widzę, że już zostałeś przywitany. Jak tam było? Kiedyś ci opowiem. Teraz mam sprawę do załatwienia. Chodź, opowiesz mi teraz. Podwieziemy cię. Markus, zbieramy się. To gdzie jedziemy? Do Glen. Odrzuć mnie pod Embers. Główne wejście? Przejedź rampą na tyłach knajpy. Powiem ci, gdzie stanąć. Markus, słyszałeś. Jak się odnajdujesz po powrocie? Masz już coś nagranego? Łapię się różnych rzeczy. To tu, to tam. Nic dużego. Ale radzę sobie. Dzięki za troskę. Atlanta nie okazała się tym, czego się spodziewałeś, co? Jak widać, wróciłem. Jakby tam było lepiej, to bym został. Może wyjdzie ci to wszystko na dobre. Kurwa! Zatrzymaj samochód. Co się dzieje? Interesy. Masz broń? Sebastian Ibarra. Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Załatwić nasze sprawy, raz a dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Posłuchaj uważnie. Wypierdalasz z Vista del Rey, ściągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci Glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. Widzisz, jaki jestem miły? No, tatuśku, co będzie? Jeszcze, kurwa, jedno słowo. To nie twoja sprawa. Nie znam cię. Wiesz co, ja ciebie też nie, a to znaczy, że chuja tu znaczysz i chuja możesz. No, coś jeszcze? Wydaje mi się, że skończyliśmy tę rozmowę. Uważaj, padre.
Oglądaj się za siebie. Ty też, gnojku. Markus, jedziemy. Cieszę się, że nie zapomniałeś, skąd pochodzisz i jak się zachować. Mam tu wystarczająco wielu gówniarzy, którzy tracą rezon, kiedy widzą lufę pistoletu. Kto to był? Nikt ważny. Za tydzień już go nie będzie, ale pojawi się następny. Groził ci? Tak. I zostanie z tego rozliczony. Podjedź tam. Aha. Zeskoczę stąd na dół. Zanim wysiądziesz, proszę. Twój numer? Przyda ci się. Może jeszcze razem popracujemy i przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dzięki, padre. Czas na mnie. Z Bogiem. Mieszkasz tutaj? To nie miejsce dla ciebie. Thank you.
Jak idzie? Jestem na miejscu. Zaraz znajdę tego twojego człowieka. Rick jest w porządku, zobaczysz. Ufam mu jak bratu. Jestem od Kirka. Masz 20 minut. Kamery właśnie oślepły. Rób swoje. Kirk? Widzę ten samochód. Działaj, chłopaku. Powodzenia. Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Jesteś człowiekiem słabej wiary. I co? Jesteśmy bogaci. Odpalaj tę furę i zadzwoń z drogi. Powiem ci, dokąd jechać. Wygląda na to, że pójdzie gładko. Wysiadaj. Wystarczy popisów. Wysiadaj. Już. Hej! Co jest? Nie ruszać się! Policja, jesteście aresztowani! Zostań na miejscu! Ręce na widoku i powoli! Na ziemię, kurwa, na ziemię! Mój stary znajomy z dzielnicy, Jackie Wells. Niczego się nie nauczyłeś, nie? No proszę. Detektyw Stintz. Dawno się nie widzieliśmy. Inspektor Stintz. Jeden pies. Ciebie też kojarzę. No, wypluj to z siebie, czekam. Wyjechałeś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazło. Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los gnojów z Haywood. Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj zdechną. Jak widać, nie pomyliłem się. Co, zatkało? Wystarczy tego gadania. Co teraz? A jak myślisz? Teraz idziecie siedzieć. Daj spokój, Stins, co? Zawiniesz nas na dołek, posiedzimy tam do rozprawy. Narobimy gnoju. A i tak, w najgorszym wypadku przybiją nam parę miesięcy. Ale prędzej wypuszczą, bo więzienia są przepełnione. Oni próbowali mnie okraść? Kurwa. Wyśmiecie z ulicy? Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zwijamy. Szkoda mojego zachodu. Nie mam czasu na składanie durnych zeznań i zabawę w dochodzenie. Co? Sugeruje pan, że mamy ich puścić? Sugeruję wyrzucić te ścierwa.
do oceanu w kajdankach i z połamanymi nogami. Słyszeliście? Mierda.